wszystko jest dobrze. Czy mnie słychać przede wszystkim? No i czy jest widoczna prezentacja? Tytuł: dywersyfikacja na Forexie. Obalimy sobie parę mitów. Ostatnio nam to dosyć dobrze wychodzi, więc z tą dywersyfikacją, wiecie, też nie jest tak kolorowo, więc też powiemy, czy w ogóle ona ma sens. Jeżeli ma sens, to w jakich warunkach, na jakich rynkach, jak to robić z głową i tak dalej. Ale na samym początku dajcie mi proszę znać, czy dobrze mnie słychać? Wszystko ładnie, tak? Słychać, widać, okej. Dobra. Agenda dzisiejszego spotkania, właściwie o czym sobie porozmawiamy, no mamy kilka takich punktów, od których sobie wyjdziemy. Na podstawie naszych transakcji dużo będzie też dyskusji z wami, mam nadzieję, że sobie wspólnie porozmawiamy o dywersyfikacji. W ogóle takie pierwsze pytanie do was, dywersyfikujecie swoje transakcje czy swoje działania na Forexie, mówię. Nie pod kątem inwestycji, bo dywersyfikacja, wiecie, jest bardzo szerokie słowo, można spekulować na giełdzie, można się bawić w nieruchomości, monety, numizmatyka i tak dalej, ale pytanie, czy dywersyfikujecie w kontekście działań na rynku walutowym? Dywersyfikujecie swoje działania, czy nie? Nie. A pytanie dlaczego nie? Bo nie wiecie jak to robić? Czy nie macie doświadczenia? Czy jeszcze są jakieś inne argumenty, które wam mówią, że nie opłaca się dywersyfikować? Ja kiedyś też myślałem, że dywersyfikacja pod kątem Forexu, rynku walutowego, za bardzo to jakby nie pasuje do siebie. A potwierdzam, że można to robić z głową. No bo wiadomo, trzeba to, nie można tego robić na jednym rachunku, bo się nie da według mnie. Nie, aczkolwiek w dłuższym terminie taka dywersyfikacja ma sens. No dobra, jedziemy w takim razie. Tutaj czytam jeszcze kątem oka, sprawdzam na to, co piszecie. Dobrze, o tym sobie porozmawiamy. Dzisiaj dywersyfikacja na rynku walutowym. Dlaczego warto poznać inne instrumenty finansowe? Pamiętajmy, nie tylko waluty się liczą. Nasz trading oczywiście, jakieś tam pomysły na luki, jak spróbować na tych lukach zarobić, no i praktyczne zastosowanie narzędzi FIBO w dłuższym terminie w kontekście dywersyfikacji. No i od razu pytanie do was. Powiedzmy, że chcesz zacząć dywersyfikować swój portfel. Jakie według ciebie są kategorie czy kryteria dywersyfikacji? Jakie macie pomysły? No taką burzę mózgów sobie zróbmy. Jakie są według ciebie kategorie dywersyfikacji? Czyli można dywersyfikować swój portfel na Forexie ze względu na co? Jakie kategorie? Czyli możemy, ja może wam tutaj będę też troszkę podpowiadał. O, super, bardzo fajnie, że Wiesław o tym wspomniały, czyli ze względu na brokera, bardzo dobrze, czyli nie trzymamy przysłowiowych tych wszystkich jajek w jednym koszyku, tak? Czyli naszych aktywów, kasy, u jednego brokera czy u jednej instytucji, tylko sobie dywersyfikujemy na kilka, powiedzmy, domów czy brokerów. Bardzo dobrze. Czyli kategoria to są brokerzy. Okej, ja tutaj to zapisuję. Kolejna rzecz, kolejna kategoria dywersyfikacji. Walory, czyli tak naprawdę rynki, nie? No bo rynki, no to co to są rynki? Rynki to są na pewno waluty. To są waluty, to są indeksy. Ja będę troszeczkę w skrócie pisał. Indeksy. Rynki to są przede wszystkim też surowce, to nie? Surowce, towary. Okej. Poziom zmienności instrumentu. Fajnie tutaj Piotrek piszesz. Co jeszcze? Jakie kategorie? Czy można dywersyfikować swój portfel pod kątem interwałów czasowych? Jak myślicie? Ciekawy jestem waszych odpowiedzi. Pod kątem interwału czasowego. Czyli powiedzmy, ja codziennie ruję do H1, M15, M30, H1 i to robię sobie na co dzień, ale są takie momenty, że spoglądam na H4, na D1 i tam zawieram pozycję. Czy takie podejście to jest rodzaj dywersyfikacji, czy nie? Jak widzicie? Można dywersyfikować pod kątem interwału czasowego? Czy to może być nasza kategoria, jaką sobie przyjmiemy? Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Dlaczego? Już za chwilkę pokażę to na przykładzie i powiem wam, jakie są plusy, jakie są minusy. A odpowiadając, Wojtek, na twoje pytanie, dlaczego? Dlatego, że jeżeli widzę sygnał na
wyższym interwale, to musi być H4 czy D1, to ja będę chciał to rozegrać troszeczkę inaczej, aniżeli te moje działania na co dzień, więc z automatu zrobię to na innym portfelu i problemem, znaczy głównym wyzwaniem będzie wytrzymanie takiego ruchu. To jest dla mnie forma dywersyfikacji. Oczywiście ktoś się może z tym nie zgodzić, natomiast to jest dla mnie też takie no, pewnego rodzaju alternatywne rozwiązanie, czyli interwał czasowy. No dobra, jakie jeszcze kategorie? Czy można dywersyfikować pod kątem godzin handlu? Jak myślicie? Godziny, czyli w różnych porach dnia sobie dywersyfikuje. Na przykład, jakby tu wam to wyjaśnić, czyli na sesji europejskiej raczej patrzę na pary z euro, bo wiem, że są bardziej aktywne, natomiast na sesji amerykańskiej na pary czy na surowce wyceniane w dolarach amerykańskich. To sens? No myślę, że tak, prawda? Czyli również godziny handlu. Godziny handlu. No dobra, co jeszcze? Interwały czasowe mamy, godziny handlu mamy, rynki i brokerzy. No dobra, czy powiedzmy te podstawowe kategorie są. Pytanie do was, to jest przykładowy wycinek z mojego portfela. Czy taki portfel, dosyć aktywny, bo widzimy, że tu dosyć dużo zleceń jest w ciągu dnia, czy on jest dobrze zdywersyfikowany według was, czy nie? Jak myślicie? Na podstawie tych kilku dni, wycinek to jest jesień 2016 z mojego portfela, czy jesteś w stanie powiedzieć, że to jest dobrze zdywersyfikowany portfel, czy nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego? Na przykład swoje propozycje. Mamy ponad 100 osób na czacie. A tutaj garstka pisze tylko, uaktywniamy się, też mi pamiętajcie, łatwiej mi się prowadzi spotkanie, jeżeli rozmawiacie ze mną, a nie jest to taki suchy, nudny monolog. No jak sądzicie, jest to dobrze zdywersyfikowany portfel, czy nie? No niektórzy piszecie, Łukasz pisze, że nie masz pojęcia, Michał nie jest, nie, dlaczego nie? Dlaczego? Bo to są waluty, tak? To są waluty, więc nie ma dywersyfikacji pod kątem indeksów, pod kątem innych aktywów, prawda? Surowce, towary nie ma. To jest tylko i wyłącznie portfel walutowy, bo też ja sobie to w ten sposób rozdzielam na poszczególnych subkontach. Mam portfele, gdzie tylko inwestuję w waluty. Możemy to napisać, to są waluty. Mam portfel czy subkonto, gdzie są tylko transakcje na indeksach, indeksy i mam portfele na surowce, towary. Dlaczego tak? Dlatego, że każdy ten instrument tak naprawdę zachowuje się troszeczkę inaczej. Jeżeli byście sobie zobaczyli sytuację techniczną, na przykład złota, ropy WTI, srebra, to bardzo często te setupy, które są tutaj, one wcale nie występują na walutach. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Że to, co działa na przykład na złocie, na ropie, wcale nie musi działać na eurojenie czy na eurodolarze. Prawda czy fałsz? No prawda. Więc jeżeli ja mam takie kryterium, sobie przyjąłem, to z automatu ja wiem, że będę musiał to też troszeczkę zdywersyfikować. Czy nie będę wrzucał wszystkiego w jednym portfelu, żeby mi się zrobił taki miszmasz, nie? No dobra. Czyli uznajemy, że ten portfel nie jest zdywersyfikowany, mamy waluty, nie ma innych instrumentów. W mojej ocenie on jest zdywersyfikowany, bo jeżeli ja bym się skupiał tylko na eurodolarze i byłyby same tutaj eurodolary, tak, znaczy same transakcje na eurodolarze, no to faktycznie on nie jest pod kątem walut, tak, zdywersyfikowany. No według mnie jest, bo tych walut jest dosyć dużo, jest franek, jest kabel, jest eurojen, jest australijczyk, no i tak widzimy, że dosyć dużo. No walory są oczywiście ze sobą zdywersyfikowane. Pytanie też jeszcze, jakie walory, tak? Za chwilkę będziemy sobie o tym mówić. Czym w takim razie nie jest dywersyfikacja? Tutaj chciałem pierwszy mit obalić. Czym dla ciebie nie jest dywersyfikacja? Czy nie jest? Za chwilę Michał odpowiem na to pytanie. Ale najpierw sobie obalimy jeden mit. Czym nie jest dywersyfikacja? Na Forexie cały czas pod kątem rynku walutowego mówimy. Jeżeli, trochę odpowiadając Michał na twoje pytanie, jeżeli ja mam longa na euro-dolarze i mam shorta na USDCHF-ie, czy to jest rodzaj dywersyfikacji portfela?
Znaczy nie. No nie, raczej nie, raczej nie. Nie, 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 ja w ten sposób nie, no bo tutaj, jeżeli zarabiasz, to zarabiasz na wszystkim, jeżeli tracisz, to też tracisz na wszystkim. Nie, bo to prawie to samo, tak? To są różne kierunki. Ja bym inaczej nazwał, czym dla mnie też, czyli to na pewno nie jest dywersyfikacja, tak? I tutaj fajnie Krzysiek napisałeś, inwestowanie na instrumentach skorelowanych ze sobą. Tak, to są instrumenty skorelowane, więc tutaj dywersyfikacji w ogóle nie ma. A czym jeszcze nie jest? Czym jeszcze nie jest dywersyfikacja? No, w takich trzech punktach chciałbym, żebyśmy tę różnicę sobie wychwycili. Czym nie jest dywersyfikacja? No, coś widzę, że nie jesteście dzisiaj tacy bardzo kreatywni, bo taka cisza na czacie. Czym nie jest dywersyfikacja dla Was? Rzucajcie propozycje, słuchajcie. Handel na jednym instrumencie. No, słyszałem, Michał, właśnie, że niskie ciśnienie jest. Nawet mówił gdzieś tam w internecie, przeczytałem o tym 2 razy. No, ale to powiedzmy, nasz traderów nie powinno usprawiedliwiać, nie? Różny wolumen, tutaj Robert piszesz. A Łukasz, handel na jednym instrumencie. Oczywiście tak. Jeżeli ja traduję tylko na euro-dolarze i powiedzmy na kablu, to jest dla mnie średnio zdywersyfikowany portfel, bo te instrumenty są ze sobą skorelowane, nie? Mam nadzieję, że to nie brzmi trochę jak takie masło maślane, tak? I że rozumiecie tę różnicę, ale generalnie sprawdza się do tego, że jest to jeden instrument. A troszkę będziemy w rozważania filozoficzne. Za chwilę Wojtek pokaże konkretnie, jak ja to stosuję, więc może momentami gdzieś to tak brzmi, aczkolwiek chcę tę różnicę wam pokazać, tak? Zaraz przechodzimy już do konkretów, obiecuję. No dobra, jeszcze jeden punkt. Czym nie jest dywersyfikacja? Dla ciebie. Wojtku, czym dla ciebie nie jest dywersyfikacja? Filozoficznie? No właśnie, Andrzej, fajnie zapytałeś, czy jeśli oprócz walut inwestuje w złoto i nic więcej, to jest dywersyfikacja, czy nie? No ja bym powiedział i tak, i nie, bo dla kogoś może powie, no dobrze, ale pytanie, jakie złoto? Czy fizyczne, sznety? Czy zajmujesz się, Andrzej, numizmatyką? Czy mówimy o złocie na instrumencie CFD na przykład, na Forexie, tak? No właśnie, ktoś by powiedział, no dobrze byłoby mieć kruszec też, tak? Ja mówię, no dobrze, ale ja wszystko chcę mieć w gotówce. Ja mam aktywa szybko zbywalne. Więc generalnie z tą dywersyfikacją też oczywiście nie można tak jednoznacznie odpowiedzieć. No dobra, i teraz przechodzimy do konkretów. Przechodzimy do konkretów. Odnośnie złota. Wysoki interwał czasowy, pokażę Wam plusy, minusy dywersyfikacji. Od razu mówię, że odbywać się to będzie, przynajmniej ja taki nurt tutaj jakby propaguję i prezentuję, że to wszystko odbywa się na wyższych interwałach czasowych. Czyli jeżeli mam dywersyfikować, to nie będę robił tego M1, piątkiem, piętnastki, tylko będę robił to na wyższych interwałach, tak jak sobie ustaliliśmy, H4, D1. No i tutaj mamy korektę pędzącą. O co chodzi w geometrii? Też takie pytanie ostatnio padło. No sprawdzamy między innymi, czy prostokąty są równe, czy mam korektę pędzącą, czy jest AB równa się CD i tak dalej. No ale to wydaje mi się, że wszyscy wiemy, nie? Czyli mam tutaj układnikowy balans, jest podwójny test punktu D. I teraz chcę Wam pokazać różnicę. To jest interwał dzienny. Czy jeżeli ja mam, ile pozycji jest? 6. Czy jeżeli ja mam 6 pozycji, tu był punkt D, pierwszy test i drugi test. Jeżeli ja mam 6 pozycji na short, na złocie, czy ja mogę powiedzieć, że ja mam w tym momencie dobrze zdywersyfikowany portfel, czy nie? Czy ilość pozycji, inaczej, bo ostatnio też takie dosyć fajne pytanie ktoś mi napisał na maila. Czy ilość pozycji wpływa na dywersyfikację? Jak myślicie? Czy ilość pozycji wpływa na dywersyfikację portfela? No, w sumie pytanie ciekawe. Ryzyka, Alku, piszesz? Tak, no właśnie. Czy ilość pozycji wpływa na dywersyfikację portfela? No oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo i tak, i nie, prawda? No bo jeżeli ja tutaj się zajmuję złotem, bo mam mocny sygnał z D1, będę chciał to złoto
rozegrać jakoś tam na dłużej, to, że ja tutaj piramidę, no ona fajnie wyglądała do tego momentu, potem rynek mnie cofnął i wyleciałem na bepach, no 5 pozycji wcześniejszych mi zarobiło, ale ja tutaj się spodziewałem większego ruchu, no, niestety. A czy ja mogę powiedzieć, że mam zdywersyfikowany portfel, że mam 6 pozycji, taką siatkę zleceń, czy też mapowanie wykresu? Nie. Nie, bo one są, zauważcie, wszystkie w jedną stronę, więc jakby tutaj nie możemy mylić tego z zarządzaniem tradem, z zarządzaniem portfelem też, nie? Z zarządzaniem pozycją i tak dalej. To nie ma nic wspólnego, żeby było jasne, nie? Jaki styl wybierzemy i tak dalej. To dla mnie nie wpływa jakby w żaden sposób, ani dodatnio, ani ujemnie na dywersyfikację. A zobaczmy dalej. Czyli to już ustaliliśmy. Tak, potem te pozycje zostały wycięte praktycznie na tym, na bepie z tej ostatniej pozycji. Rynek zawrócił i potem dosyć mocno spadł beze mnie. Tak więc tutaj to też taka mała wskazówka, jeżeli mamy tak dużą piramidę naszych pozycji, to zabezpieczajmy je. Dlaczego? Dlatego, że najgorszą rzeczą, co może się zdarzyć, to jest cofka, powiedzmy, do początku tej piramidy, nie? I tutaj dostajecie cofkę na 5 czy też na 4 pozycjach, na większości. No i bardzo duże jest obciążenie psychiczne, ale o tym nie dzisiaj. A no dobra, jeszcze jeden mit chciałem obalić i przechodzimy już do moich rozważań na złocie. Czy się z tym zgadzasz, że dywersyfikacja jest dla długoterminowców? A jeżeli ty jesteś daytraderem czy skalperem, to już raczej nie będziesz dywersyfikował, bo to jest dla długoterminowców i nie wiadomo, czy to jest prawda, czy fałsz. Jak sądzisz? Czy można powiedzieć, że dywersyfikacja portfela? Ja dywersyfikuję, bo po części jestem inwestorem długoterminowym. No nie do końca, nie do końca chyba, nie? Jeżeli ja jestem daytraderem, to nie mogę dywersyfikować? Mogę. Inaczej, słuchajcie, zadam pytanie. Jeżeli ja jestem daytraderem na co dzień, może nie w 100%, ale w 80% jestem. To ja nie mogę być w 20% długoterminowcem. Czy to się wyklucza? Absolutnie nie. Słuchajcie, ja wam tutaj chcę pokazać pewnego rodzaju myślenie, bo ja kiedyś też tak myślałem, bo to fajnie brzmi, że jestem daytraderem, zawodowym traderem i tak dalej, nie? 100% zajmuję się walutami na co dzień. No dobra, okej, okay, 80% ja handluję w ciągu dnia, tak? Tych pozycji jest kilka, 5, 8, niekiedy 3, ale generalnie na te 6 godzin co najmniej przy wykresach każdego dnia jestem. Czy to nie znaczy, że ja nie mogę być długoterminowcem? Mogę być. Mogę być, ale w 20%, bo to, że jestem w 20%, wcale nie wpływa na to, że w 80% nie jestem daytraderem. Nie? Więc to też takie błędy poznawcze gdzieś tam po drodze wychodzą. Ja wcale siebie nie nazywam inwestorem długoterminowym, bo nie wiem, czy można inwestować długoterminowo na Forexie. Ja powiem wam szczerze, no, inwestorów znam, czy traderów bardziej, znam masę, aczkolwiek takich, którzy są na interwałach tygodniowych czy miesięcznych na Forexie, to chyba nie znam żadnego. A dywersyfikacja według mnie jednak kojarzy się z takim długim terminem, z długim okresem czasu, nie? No dobra, i tu wam chcę pokazać tę różnicę. To jest przykład z dzisiaj. Ten trade nie wyszedł, więc może nawet dobrze, że nie wyszedł. Ja tam zostałem na minusie wyrzucony. No i tu wam chcę pokazać te plusy i minusy dywersyfikacji, nie? Na wyższym interwale czasowym. Zaczniemy za chwilkę od minusów, nie? Ale na chwilę najpierw sobie przypomnimy, co tutaj takiego mamy. Pamiętacie, ile było pozycji w pewnym momencie na tym podwójnym szczycie tutaj? Pamiętasz, ile było pozycji? Takim, powiedzmy, że przypominamy sobie 80% wtedy, kiedy ja jestem daytraderem, tak? A to jest te 20%, kiedy się staję inwestorem długoterminowym. No tak, tutaj było wtedy 6 pozycji, nie? 6 pozycji, one wszystkie zostały zamknięte na delikatnym plusie, nie? Chyba jedna na bepie, reszta na jakimś tam zysku, ale na zysku, nie? No okej, okay. I tutaj sobie z tego zrobiłem portfel, gdzieś tam podbudowałem kapitał. 20% to są takie działania. Ale na tym samym instrumencie to jest rodzaj dywersyfikacji portfela, czy nie? Ja teraz czytam wasze komentarze jeszcze.
Należałoby najpierw zdefiniować założenia, cel dywersyfikacji. No właśnie, więc tutaj idąc jakby tym tokiem myślenia, jak Jarek narzuciłeś, jaki ja mam cel dywersyfikacji w tym momencie? Mam świadomość tego, że były pozycje, 6 pozycji krótkich wcześniej, ok, one fajnie wypaliły, z lepszym szybkutkiem, no dobra. Jaki jest cel dywersyfikacji w tych 20% tego shorta, nie? Jaki jest cel? Wiecie, co jest dla mnie celem? Długi termin. Może nie długi w sensie rok czy dwa, ale kilka tygodni, może kilkanaście tygodni. Tak? Bo to było zagranie i to tam zostałem wyrzucony teraz na pepie praktycznie. Zaraz sobie przejdziemy na platformę, zobaczymy, jak to wyglądało. To był mój cel w terminie. Nie chcę powiedzieć w długim terminie. No właśnie, fajnie Krzysiek napisałeś, że 20% nadrobił w długim terminie te 4 stratne. No, coś w tym jest. Wiecie, jak ja traktuję dywersyfikację, te 20%? Jako taką wartość dodaną. Jeżeli z tego nic nie będzie, bo na chwilę obecną to złoto to raczej wyszedłem na minusie z tego. No okej, no to nic nie będzie. Ja chciałem sobie zdywersyfikować, chciałem sobie taką wartość dodaną do moich inwestycji wrzucić. Jestem na minusie. Co mi robi wynik całościowy? Moje codzienne działania. 80%. Prawda? Więc dywersyfikacja, no jak sama nazwa mówi, ona mi też powoduje, że ten portfel rozkłada się jakoś równomiernie, nie? To nie jest tylko jeden styl, bo ja też dywersyfikuję pod kątem stylu inwestycyjnego, co jest też ważne, nie pod kątem tylko instrumentów, interwałów czasowych, czy na przykład godzin handlu, nie? Okej. Okay. No zobaczmy. Pod co był rozgrywany dzisiejszy short, bo dzisiaj była ta pozycja, wyrzuciło mnie na stopie, czyli na minusie, a z tej pozycji dostałem bepa. Czyli jakby nie było, dostałem taki rzeczywisty wynik, jestem na minusie z tej indykacji w tym roku, na wyższym interwale na złocie. No wcześniej te 6 pozycji one mi dały zarobi, wcześniej miałem jeszcze dwie, więc generalnie jest ok, tak, na złocie, aczkolwiek te ostatnie działania jestem na minusie. A pytanie do Was, pod co w ogóle wchodziłem w długą pozycję? Bo tutaj jest pierwsza pozycja, ona mi fajnie zarabiała, to był ten pierwszy short, on był z założenia długoterminowy, więc ja to, że miałem tutaj taki zysk, no w żaden sposób nie korciło mnie, żeby tutaj go zamykać, nie? Bo ja liczyłem o wiele, wiele niżej. Jeszcze, że cena zejdzie. No i chciałem sobie taką dołożyć piramidę na wyższym interwale czasowym. Jak widzicie, H4 to jest. I te pozycje chciałem gdzieś. No i no nie wyszło, no nic się nie dzieje, tak? No i... A, dobra, pod co było wejście? Czy rzeczywiście 61,8 rozgrywa na złocie w tym momencie? Też Bernard wchodziłeś na 61,8, czyli też dostałeś stopa, nie? No dzisiaj tam malutka była, bardzo mała reakcja była. Zobaczmy, co było. Na bepie. No to ładnie, że wyszedłeś na bepie, nie? Tutaj mamy naszą analizę. Tutaj są nasze trady. Zobaczcie, reakcja na 61,8. No jakby nie była w miejscu, ja daję Wam strzałkę, tutaj pod kątem intradayowego, typowo tradingu, tutaj, no reakcja była, nie? Ile? Ponad, no prawie 2 dolary, nie? Prawie 2 dolary tutaj zjazd. Malutki, co prawda, ale na BEP spokojnie można było wejść, nie? No dobra, wejście pierwsze było z D1, przypominam. Cała analiza wyglądała w ten sposób, czyli tu był 1 do 1, korekta pędząca, no i to pierwsze wejście na dłużej, które, mówię otwarcie, ono zostało na BEP-ie wyrzucone, to jest to wejście, nie? No dobra. Tutaj miałem pierwszego shorta, dokładałem dzisiaj, z tej dzisiejszej pozycji wyrzuciło mnie na stopie, z pozycji, która była otwierana chyba tutaj, 24, tak, wyrzuciło mnie na zero na BEP-ie. Czy ja mogę powiedzieć, że taki rodzaj zagrania na złocie pod kątem technicznym, czy to było prawidłowe? No a bardzo dobrze tego robi, że analizujesz w jaki sposób, czyli dynamikę badasz, tak? Podejścia. Nie, godzina jest ważna.
Tak, oczywiście. Tylko w kontekście dywersyfikacji, jak ja to robię założenie na wyższym ETF-ie, aż tak dynamika mnie za bardzo nie interesuje, nie? No bo coś za coś. Zawsze pamiętajcie, na Forexie jest coś kosztem coś. Ja, wiecie, gdzie ja zawierałem pozycję? Już wam pokażę, może na H1. Ja tutaj zobaczyłem korektę prostą, no bo jakby nie było, ona była widoczna. Tutaj i tutaj, zobaczcie. Korekta prosta, zaznaczę to trzema falami. Fala pierwsza, czyli fala AB, fala BC i fala CD. No i ja widziałem korektę prostą, widziałem górne cienie, jakieś spadające gwiazdy się utworzyły. Mówię, okej, okay, pewnie podaż nadchodzi. No i utworzyłem pomocniczą linię trendu. Jak sądzicie, czy ta linia trendu była... Czy jest cały czas pomocna, czy ona była jedynie poglądowo? Na wyższym TF-ie, pamiętajcie, w kontekście korekty prostej, ona jest bardzo pomocna. Dlaczego? Dlatego, że mam nadzieję, że znacie takie motywy. Ona na punktach, na wysokości punktu A i punktu C. A, B, C i D. Czyli taką pomocniczą linię trendu bardzo często ja sobie kreślę, żeby sprawdzić, wiecie co? Moment jej wybicia. No i tutaj mnie zastanowiło, że ta świeca mówi, o, fajna podaż nadchodzi, jest wyhamowanie, są inside buy. Tutaj mi się to zaczęło, no, troszeczkę nie podobać, był ZZB, no okej, okay, ale miałem założenie na wyższym interwale, więc czekałem. No jak się okazuje po czasie, może niepotrzebnie, tak, ale pewne założenia do dywersyfikacji na wyższym interwale są troszeczkę inne. A, no dobra, to, czyli tutaj mamy w ten sposób, może pomniejszę troszeczkę wykres, o. W ten sposób to mamy. Przejdźmy jeszcze do prezentacji. Interwał przydaje się w dywersyfikacji. No, tutaj macie odpowiedź ostatnia, tak, i nie. W zależności od tego, jak bardzo, dla kogo, inaczej, dla kogo jest, jakie znaczenie dla ciebie ma mniejszy interwał. Dla mnie mniejszy interwał to jest M5, M15. Dla kogoś to może być M3,1. A dla kogoś to może być H4, bo on normalnie patrzy na D1 czy na W1, nie? Więc jakby z tym mniejszym interwałem ja bym też raczej ostrożnie, tak? Bo pamiętajcie, na akcjach mniejszy interwał też będzie inaczej wyglądał, jak na przykład na indeksach, na DAX-ie, na złocie czy na ropie WTI, prawda? Na przykład na akcjach polskich, na GPW. Poziomy wejścia. Tutaj widzę, że też jeszcze są pytania. No to sobie odpowiedzmy. Takie poziomy wykorzystuję do dywersyfikacji, ale w kontekście, i to jest bardzo ważne, w kontekście intradayowym. Czyli tę analizę, to drugie wejście było typowo intradayowe. Tak, tutaj była krótka pozycja, która została na minusie zamknięta. Widziałem 1 do 1, też to pokazywaliśmy, dwa razy mierzenie F100, czyli stop loss był wyraźnie powyżej, nie? No i cena doszła i wybiła, tak, z dużą dynamiką. Mała też taka ciekawostka, jeżeli rynek wybija taką silną geometrię z marszu, to znaczy, że moment wybicia i ruch będzie prawdopodobnie dwa razy dłuższy i dwa razy silniejszy. Czyli jak ja, to jest w kontekście też układów harmonicznych, czyli jeżeli rynek łamie geometrię, to rynek łamie ją z dużą dynamiką. To jest dokładnie tutaj ten sam motyw. Jeżeli złamał dwa razy mierzenie F100, mam nadzieję, że je widzicie, tutaj, to znaczy, że moment wybicia i wyłamanie to będzie silny ruch. Tak? Możemy sobie przejść jeszcze na platformę, żebyście dokładnie zobaczyli, co ja miałem na myśli, pisząc, że to będzie silny ruch, nie? Zobaczmy. Mamy 1 do 1. Tu mamy geometrię F100 i tu mamy F100. Zobaczcie. To, że widoczne jest, powiększę troszeczkę wykres. Jaki widzisz charakterystyczny motyw na wybiciu i na wyłamaniu tej geometrii? Tutaj jest. Jak się coś takiego nazywa? I czy to widzicie, czy to znacie, czy nie? Bo to jest motyw do tego, żeby go wykorzystywać też. Jak jesteś w stanie to nazwać? Czyli no był opór, był szklany sufit, został wybity. No, wcale nie. No, bodzio marubozu, okej, okay. Jest wybity, świeca się zamyka powyżej. Ale patrzcie, co się dzieje. Ja może to pokażę na M30, a może nawet na M15, słuchajcie. Tak, patrzcie, co się dzieje. Tutaj macie zieloną strefę, jest wybicie,
zaznaczę taką grubszą linią, żebyśmy dokładnie zobaczyli sam motyw i co się dzieje dalej. Jest, dokładnie. O to mi chodzi. Jeżeli macie układy harmoniczne, tutaj też, bo nie sposób o tym nie wspomnieć, to działa naprawdę fenomenalnie w kontekście harmonii, w kontekście geometrii. I tutaj, jeżeli ty chcesz kupować, nie tutaj, no bo jest punkt D układu, ale widzisz, rynek wybija ten poziom, no bo na 10 układów znajdziesz takie dwa, gdzie rynek je wybije, nie? To co się dzieje dalej? To wsparcie staje się oporem, tak? To wsparcie, powiedzmy, zaznaczę kolorem niebieskim. Tak? To jest kolorem pomarańczowym. Będzie wybicie, będzie retest i będzie dalej jazda w dół. Tak? Dokładnie to, co Bogdan piszesz. Zmiana biegunowości. Jaką informację ja dostaję po czymś takim? Wiem, że rynek, jeżeli wybija silną geometrię, czy takie mierzenie FS100, jak tu widzicie, one jest podwójne, no to z doświadczenia wiem i statystyka jasno mówi, że nastąpi silny ruch w przeciwnym kierunku, czyli miało być wybicie w dół, jest wybicie, czyli prawdopodobnie nastąpi silny wzrost do góry. Co się stało? Ponad 10 dolarów w ciągu kilku godzin. Była biegunowość? Była biegunowość. Był ZZB? Był. Tak? Proszę o informację, dajcie mi znać na czacie, że wszyscy to rozumiemy. To jest też dosyć ważny motyw taki intradayowy. Tak sobie może troszeczkę zboczyliśmy z tematu dywersyfikacji, ale to jest mega ważne. Naprawdę, w kontekście intradayowym, jak gracie na układy harmoniczne i stosujecie je, to jest też taka no, wiedza elementarna, bym powiedział. Nie? Może nie na takim początkującym poziomie, ale w kontekście zarządzania pozycją, przestawienia się na przykład z buy na short w odpowiednim miejscu technicznym, to jest ważne. Bardzo ważny motyw, tak, bardzo ważny motyw, dlatego tutaj nawiązałem do niego. Okej, ale widzę, że większość z Was kojarzy, bardzo dobrze. Fajnie. Bogdan, piszesz, a reszta uczestników, no właśnie, czemu nie piszecie? Chyba, że jakaś inna reszta, nie wiem, co masz na myśli, Bogdan. Nie, zobaczmy, co się dzieje dalej. To już mamy omówione, to też mamy omówione. No właśnie, i przechodzimy do meritum. No właśnie, w imieniu Bogdana również pytam wszystkich obecnych, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, a czy rozumiecie i czy wiecie, o jakim motywie mówiliśmy? Jeżeli nie wiecie, pamiętajcie, tutaj nie ma co się wstydzić czy bać, że nie rozumiecie, bo to są te spotkania, żebym ja wytłumaczył. Jak trzeba będzie wytłumaczyć trzy razy, to pokażę je trzy razy, nie? Ale naprawdę to są motywy, które działają, mało kto o tym mówi, a intradayowo wam się przydadzą. Jeżeli nie wierzycie, to zapytajcie tych osób, które go znają i wykorzystują i one wam potwierdzą, tak, że ten motyw jest naprawdę mega ważny. Dobra, zaraz jeszcze to przedstawię. Jeszcze odnośnie tej dywersyfikacji, bo dzisiaj też chciałem tak jakby w ciągu jednego spotkania te wszystkie mity, fakty, wady, zalety dywersyfikacji omówić, bo dosyć dużo pytań dostaliśmy. I dostajemy cały czas, naprawdę, pytania są bardzo różne, fajnie, że tak piszecie do nas i no, te webinary to są, żeby odpowiadać na te najczęstsze pytania, no niestety nie jestem w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć równocześnie i każdemu z osobna, aczkolwiek staramy się mailowo to robić. No dobra, wady i zalety dywersyfikacji. Pytanie, czy jest sens się bawić w dywersyfikację, jeżeli nigdy tego nie robiłeś? Ja tutaj nie jest moim celem, żeby cię zachęcać, czy pokazywać, że faktycznie warto, albo nie rób tego, bo to nie jest dla ciebie. Ja dałem trzy pytania, na które musisz sobie sam odpowiedzieć, tak? Jeżeli sobie odpowiesz i powiesz tak, jesteś w stanie wytrzymać ruch. Co to znaczy wytrzymać ruch? No, to znaczy, że masz długą pozycję na euro USD, na popularnym ETK-u i jesteś w stanie wytrzymać ruch na 150 pipsów. Tak szczerze, bez ściemy, tutaj osoby, które są na webinarze, kto jest w stanie wytrzymać ruch na euro dolarze 150 pipsów w jedną stronę? No, mnie to mega, dla mnie to jest mega ciężko. Jeżeli ja złapię, słuchajcie, ruch połowę tego,
To dla mnie, słuchajcie, mówiąc nieskromnie, to jest bardzo dobry rezultat, to jest wyczyn. Jeżeli ja złapię, przytulę 70 czy 80 pipsów. Tak? Czy ja jestem w stanie wytrzymać taki ruch? Jest mi mega ciężko. Zależy oczywiście od wielkości pozycji, Zbyszek. Pewnie, że tak. Ale generalnie posługujemy się pipsami, bo pamiętajcie, na Forexie gra się na pipsy. Ja późno to zrozumiałem, ale cieszę się, że to w końcu zrozumiałem, tak? Są tacy, którzy cały czas grają na dolary, na euro, na walutę. Nie, pamiętajcie, waluta i kasa jest takim efektem ubocznym, nie? Tak trochę śmiesznie brzmi. Ale faktycznie tak jest. Czy jesteś w stanie wytrzymać cofkę? No właśnie. Powiedzmy, idąc tym tokiem myślenia. Powiedzmy tak, masz ten ruch na 150 pipsów. I rynek ci zjada 80%. No, jesteś w stanie wytrzymać, nie? Bo w dywersyfikacji, pamiętajcie, to nie jest tak, że mówisz, a ja sobie chcę zdywersyfikować i zagrać na dłużej, więc wytrzymam ruch na 200 pipsów. Nie, od tak nie wytrzymasz. Musisz być świadomy, że jeżeli już chcesz się bawić na wyższych TF-ach, to rynek ci da w pewnym momencie 200, może więcej, ale może ci w pewnym momencie 2/3 zabrać. No i pytanie, czy jesteś w stanie wytrzymać cofkę? Bo jeżeli nie, to raczej nie baw się na wyższych TF-ach, bo tak jak mówię, w 80%, powtarzam, w 80% przypadków rynek pozostaje w konsolidacji, więc ruchy na 150, na 200 jednym strzałem są rzadkie, to jest te 20%. Tak? Ale zazwyczaj jak jesteśmy w tradzie, to jesteśmy w 80%. No, więc tutaj też musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy cofki łatwo znosisz, czy nie. No oczywiście to też zależy od wolumenu, nie od pozycji, od wielkości. Czy jesteś w stanie, kolejna, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Czy jesteś w stanie równolegle prowadzić kilka pozycji na kilku portfelach? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dywersyfikacji nie robimy, nie zalecam tego, chociaż próbowałem i nigdy mi to nie wychodziło, żeby robić to na jednym portfelu. Żeby robić to na jednym portfelu, czyli na jednym sobie spekulujesz, masz pozycje, masz waluty, surowce, towary, chcesz sobie dywersyfikować powiedzmy na złocie, na wyższym TF-ie. Nie, nie robimy czegoś takiego. Możemy to robić na różnych portfelach, prowadzić kilka pozycji, ok, ale nie na jednym portfelu. No i pytanie, czy równolegle się nie pogubisz? Tak, bo jeszcze raz wam pokażę, jeżeli ja bym chciał prowadzić to, co miałem wcześniej na złocie, a miałem przez pewien czas, no dosyć fajnie to wyglądało, zobaczcie. A od razu mówię, że tutaj z tych pozycji mnie wyrzuciło, więc nie wytrzymałem tych ruchów. Ale jeżeli ja bym miał 6 pozycji intradayowych na short, nie? I jedna pozycja gdzieś tutaj z tych, a jeszcze może inna, była na zdywersyfikowanie na długi termin, tak? Czyli jeden short był na dłużej. Słuchajcie, jakie jest ryzyko tego, że któreś z tych shortów mi się pogubi z tymi, czy wiecie, będzie zamieszanie z tymi 5 shortami pozostałymi. A? Na bank gdzieś ci się to popieprzy, tak? Że jest, nie zamkniesz tej pozycji z oczu. Słuchajcie, ja to przerabiałem tyle razy i zawsze gdzieś tam się pomyliłem. Jak się skróciłem, to nie z tego, co trzeba było, bo wiecie, niekiedy jak spekulujesz intradayowo, to robisz to szybko wszystko, tak? I weźmiesz za przykład i może się nie zgodzić albo zamknąć nie tego shorta, co trzeba. Nie? Więc ja to przerabiałem, że nie polecam robić tego na jednym rachunku. Jeżeli chcesz się bawić na kilka rachunków, może nie powinienem używać słowa bawić, bo tutaj na pewno się nie bawimy, tylko robimy poważne rzeczy, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś w stanie równolegle prowadzić kilka pozycji na kilku rachunkach. No, na kilka rachunkach, na kilku subkontach, na kilku portfelach, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Zbyszek pyta, skąd wiadomo, że to cofka, jak mi z kresek wychodzi na przykład zmiana trendu? To, co ma wytrzymać cofkę? A, nie, Zbyszek, bardziej mi chodziło, wiesz o co? O to, że powiedzmy masz ruch. Bardziej mi chodziło o twoje psychiczne nastawienie. Czy dobrze się z tym czujesz? Jak powiedzmy masz, no, głupie pytanie, bo nikt się z tym dobrze nie czuje, nie? Ale czy jesteś w stanie to wytrzymać, jeżeli masz 150, dobry zarobek? Ja się tak uczę 50 pipsów, jakikolwiek. Powiedzmy, że to może być 300 pipsów, może być 500, tak? I masz cofkę. Czy psychicznie jesteś w stanie to wytrzymać?
Pamiętajcie, no sukces na Forexie, szeroko pojęty, to jest w 80% psychika. Może nie w 80, tak? 70-80%. No jeżeli masz problem z psychiką i na przykład nie umiesz wytrzymywać sowek, czy nie umiesz wytrzymać ruchu, no to raczej nie jest to wina systemu, strategii czy metodologii, jaką masz, tylko bardziej twojej psychiki, nie? No, Krzysiek pisze 90, okej. Ja kiedyś myślałem, że system to jest, chyba każdy tak myślał, nie? Że strategia, system, money management to jest ponad połowa sukcesu. Powiem wam, że momentami tak, bo musisz wiedzieć, co robisz na rynku. Jak masz do tego zaufanie, no to wiadomo, ta psychika jakby też się dostosowuje, ale na samym początku, to do czego masz zaufanie, jak nie masz jednego kompletnego setupu, nie? Więc całkowicie jesteś rozchwiany. No, system to 100% sukcesu. No dobrze, kiedyś też tak myślałem i po części się zgadzam z tobą, tylko pytanie, co masz na myśli pisząc, że to jest 100% sukcesu? W tym sukcesie pewnie też masz zaufanie do swojego systemu, nie? Pewnie masz odpowiedni money management, a pewnie odpowiednie zarządzanie tymi pozycjami i tak dalej, nie? No bo wiesz, system dla ciebie, system możesz postrzegać holistycznie. Okej, ja się mogę z tym zgodzić, nie? Okej, 100% musi być opisany bez uznaniowości. No tak, czy tutaj już mi troszeczkę tak podchodzi pod jakiś automat, czy taki mechaniczny typowo styl? Okej, czyli może tutaj mój styl, moglibyśmy się gdzieś tam nie dogadać, tak? Bo nie jest w pewien sposób uznaniowy, i ja to mówię otwarcie. Jeżeli chodzi o technikę FIBO i o harmonic trading, w dużej mierze, ale to dostrzegłem po czasie, to jest doświadczenie, nie? To jest doświadczenie, że na przykład na 10 układów Gartleya ja wchodzę w 7, nie? A 3 całkowicie idą do kosza. Tak? Dlaczego idą do kosza? Że na przykład mi nie pasują, że jest słaba godzina, że mi się nie podobają zwyczajnie w świecie, nie? Czy można zautomatyzować trading harmoniczny, jakby idąc dalej tym tokiem myślenia? W pewien sposób tak, ale moje doświadczenie polega na tym, że ja może nie automatyzowałem samodzielnie, tak, ale korzystałem z narzędzi, które mi pokazują, że układy harmoniczne występują. Ale i tak decyzja do tego, czy na temat tego, czy ja wejdę w pozycję, czy nie, należała do mnie. Jakby nie było, doświadczenie jest potrzebne, nie? No doświadczenie zdobywamy w momencie, jak pracujemy nad każdym systemem, jakimkolwiek on by nie był, nie? Jasna sprawa. A tak korzystając z okazji, już jak gadamy, masz system oparty typowo tak na jakichś wskaźnikach? Matematycznie to zrobiłeś? Czy jakieś narzędzia, które my na przykład tu pokazujemy, FIBO, układy, formacje, schematy? Czy całkiem inny świat? Jeżeli to nie tajemnica, oczywiście. Okej, okay, price actionowy plus wskaźniki minera. No, czyli myślę, że trochę elementów wspólnych byśmy mimo wszystko znaleźli. No dobra. Słuchajcie, przykłady. Dywersyfikacja to coś. Jakbyś miał konkretnie mi napisać? Pytanie do wszystkich. Dywersyfikacja dla ciebie. Jeżeli powiedzmy cię zainspirowałem tematem, zainteresowałem w pewien sposób. No dobra, to od czego byś zaczął dywersyfikować swój portfel? Czy euro USD i USDCHF to jest dywersyfikacja? Nie, no już oczywiście, absolutnie nie. Czy S&P 500 i złoto? To jest rodzaj zdywersyfikowania portfela. No, prędzej, nie? Już prędzej. Aha, dokładnie. Chcę, żebyście wychwycili tę różnicę. Jak można jeszcze postrzegać dywersyfikację? Prosto, na przykład waluty. Indeksy. Pamiętajcie, że to nie muszą być zawsze konkretne instrumenty, tak? To nie musi być zawsze euro-dolar w porównaniu do DAX-a, nie? Czy euro-dolar w porównaniu do czego? Do złota. Czy dolar do jena w porównaniu do złota też, nie? To mogą być waluty kontra indeksy. Nie? Pytanie kolejne. Czy dywersyfikacja, a tutaj powiedzmy czwarty punkt,
też moja propozycja, ciekawy jestem, czy się zgodzicie z tym. To twój depozyt, twoje depo w walucie USD, no w dolarach, a USD PLN. Czy to jest forma dywersyfikacji? Jeżeli ja na tym USD PLN-ie wykonuję pewnego rodzaju operacje, to się tego, że mam depozyt w dolarach amerykańskich. Czy jestem w stanie powiedzieć, że ja sobie USD PLN-em troszeczkę dywersyfikuję portfel, który mam w dolarach? Tak, bo ja mogę sobie zabezpieczać, ja mogę kurs sobie gdzieś tam trzymać na pewnym poziomie, prawda? No, zobaczcie, jedno słowo, dywersyfikacja, ile ma różnych takich pochodnych, nie? Dlatego ja chcę wam tu pokazać jak najwięcej rozwiązań, żebyście sami wybrali, nie? Ale no, wydaje mi się, że gdzieś tam ta dywersyfikacja na pewnym etapie, no, jakby nie było, trzeba by się chyba z nią, może nie przeprosić, tak? Ale polubić. Okej, okay. Tyle jeżeli słuchajcie dzisiejsze spotkanie. Widzę, że 46 minut tutaj mi na liczniku bije. Możemy sobie jeszcze pogadać o czymś, więc jak macie jakiś temat, macie jakieś pytania przede wszystkim, no to śmiało piszcie na czacie. Ja korzystając jeszcze z okazji, zaproszę was na spotkanie w Łodzi. Już dwa spotkania w Realu z FiboTeam się odbyły. We Wrocławiu i w Krakowie. Dajcie proszę znać, że wam doszedł link. Spotykamy się w ten czwartek, to jest drugi dzień lutego, godzina 17. Już wam pokazuję. Dla tych z was, którzy jeszcze nie widzieli lub nie słyszeli o tych wydarzeniach, to są otwarte darmowe spotkania w Realu, jak sama nazwa mówi, czyli stacjonarne. Trwają dwie, trzy, mają formę raczej dyskusji, bo my chcemy was poznać, tak, pogadać przede wszystkim o rynku, aniżeli jakiegoś wykładu. Formę oczywiście, jakiś motyw przewodni jest. Bardzo praktycznie podeszliśmy tym razem do tematu, dlatego że pokażemy pewne zależności dla intradayowca, dla daytradera, nawet dla skalpera, ale w ciągu kilku godzin. I to będziemy też przedwijać w Łodzi, czyli już jak się pewnie domyślacie, raczej sesja amerykańska i ten czas będziemy rozkładać na łopatki, a tutaj jest dosyć dużo tych punktów, które sobie omówimy. To ważne, każdy dostaje informacje i materiały, prezentacje, opracowania. Warunkiem jest uczestnictwo w tym spotkaniu, więc zapraszam was serdecznie. Dajcie znać, czy w ogóle link doszedł na czacie. Jak długo będzie trwało spotkanie w Łodzi? O 17, myślę, że maksymalnie do 20. Chociaż powiem wam, że we Wrocławiu już tak fajnie ten czas płynął, że po 21 skończyliśmy, a zaczęliśmy około 16. No, także ponad dobrych kilka godzin. No, są bardzo fajne spotkania, na luzie gadamy, także ten czas dosyć przyjemnie też płynie, no, ale myślę, te 3 godzinki trzeba liczyć. Kiedy Katowice? Myślę, że luty też. Jeszcze mamy dwa miasta, Katowice i Warszawa. Jesteśmy w stanie też tam zrobić eventy, tylko musimy logistycznie najpierw sobie to ogarnąć, tak, żeby fajne miejscówki wybrać. Ale na razie skupiamy się w Łodzi. Także mam nadzieję, że się widzimy. Ktoś jest zdecydowany, pojawi się w Łodzi w ten czwartek. Będziecie? No, fajnie, że część z was. Tak, ok, super. Także słyszymy się, no widzimy się przede wszystkim na miejscu. No a my będziemy już pewnie po 16. Także jak będziecie wcześniej, to od razu wbijajcie na salę. To jest aula C101. A, dobra, czy tam wyżej będziemy? No mamy tyle zaproszeń, słuchajcie, z Gdańsk, Gdynia i Szczecin. Także pewnie też, ale to jest kawał drogi dla nas, ale to działa w dwie strony, ja wiem. Także spoko, pewnie też kiedyś tam zrobimy jakieś wydarzenie. Dobra, już do tematu, słuchajcie, mamy jeszcze 5 minut. Jak was nie zanudziłem odnośnie korelacji, to jeszcze możemy, dywersyfikacji, przepraszam, to jeszcze sobie możemy o czymś pogadać. Okej, no myślę, że możemy sobie coś tam omówić, zobaczmy. Na DAX-ie, co tam się dzieje? Widzę, że DAX-a wszyscy lubią, nie? On jest taki zmienny, momentami jest tak niebezpieczny.
A go wszyscy lubimy. No dobrze. Na Daxie, słuchajcie, jest i wybita dosyć ważna strefa. Już wam ją pokazuję. I to jest na interwale H1 dosyć fajnie widoczne. Zobaczcie. Według mnie na Daxie dalsza przecena. Nawet mówiłem też na FX pakiecie dzisiaj. Pisaliśmy. O właśnie, czemu nie uczestniczycie w dyskusjach na FX pakiecie? Coraz więcej trade'ów tam wspólnie rozgrywamy. Słyszeliście w ogóle o tym serwisie społecznościowym? Też wam go pokażę. Słyszeliście o fxpakiet.pl czy nie? Tam rozgrywamy może nie każdego dnia, bo oczywiście jak jest okazja, to pokazujemy. Zobaczcie, ile jest dyskusji. Dzisiaj Daniel prowadził na live swoje pozycje. Ja również pokazywałem, zobaczcie, jest masa znajomych, którzy też są, no uczestniczycie, ale nie piszecie, także ta sama prośba. Zobaczcie, ile tego jest, nie? Także dosyć dużo fajnych osób też dołączyło. I jak widzicie jakieś macie pozycje, podbijajcie też, śmiało, nie? Bo o to chodzi, żeby w tym serwisie społecznościowym tutaj gdzieś się uczyć, inspirować od siebie, nie? Uczyć się troszeczkę gdzieś tam podglądać innych, lepszych, gorszych, no. Także no dosyć fajnie to się też rozkręca. No i tutaj, jeżeli są takie setupy intradayowe, no to też, przynajmniej ja zawsze staram się też pokazywać to, nie? A okej, okay, wyślę wam na miary. Mam już taka siła, dobra. Dajcie mi proszę znać, doszedł link, mam nadzieję, że doszedł. A przejdźmy jeszcze do tego DAX-a. No, 61,8 wybite, więc według mnie może być ponowny test. I dalej, dalej w dół, dalej w dół. Może być, słuchajcie, na zasadzie głowy z ramionami. Może być, jak najbardziej. Zobaczcie. Dobra, ja może analizę wykonam jeszcze. O, w ten sposób. No tak, powiem wam, że poziom jest ciekawy. Zobaczcie, 1,1671, czyli co to może być? Może być głowa z ramionami, nie? Lewe ramię zaznaczę strzałką. Tu mamy głowę i prawe ramię na wysokości lewego ramienia. Przypominam, to jest układ, który jest według mnie najsilniejszy, on jest potwierdzony statystykami i to jest ten setup, który ja bardzo lubię. I może być na DAX-ie, tak. Czyli jak będzie podbitka, no obserwujmy ten pomarańczowy poziom. 11,672. 11,672, no i dalej obserwujemy, dalej obserwujemy. Aha, widzę jeszcze na D1 i już to zaznaczam. Momento. Zbliżamy się do tej szarej geometrii, nie? Znaczy do tej szerokiej geometrii. Otóż to. Dokładnie. Nie wiem, czy tutaj ktoś wspomniał o tym, czy nie. Najpierw mamy ten poziom 11,500, 11,495 dokładnie. I to jest, zobaczcie, taka szeroka korekta pędząca. Ja też ją wam tutaj zaznaczę. To jest A, tutaj mamy punkt B. No na górze oczywiście to jest punkt C. I punkt D nas interesuje, punkt decyzyjny w rejonie mierzenia F100. Czyli 11495, 11500. Najbliższe takie sensowne wsparcie, do którego według mnie dążymy i które zaksięgujemy na DAX-ie. Dobra, słuchajcie, jeszcze jeden instrument możemy sobie omówić. Mamy 5 minut, także zamawiamy. EDEK? No dobra, wygrał euro dolar. USD. No, widzę na D1, tam gdzieś pikujemy do góry, aczkolwiek ja byłbym bardzo ostrożny. Odnośnie tutaj i ja w jakąś tam większą hossę na razie nie wierzę. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo ciekawe miejsce, zobaczcie. Bardzo silne miejsce do wyłamania. 1,0809 i tu mamy 1ZZB. No właśnie, coś na kształt układu harmonicznego, Andrzej. Dokładnie, dokładnie, fajnie, że to wychwyciłeś. Zobaczmy, zaznaczę. Za pomocą tych linii kreślimy FIBO i mamy dosyć ładny klaster. Zobaczcie, 886 dotknięte i cofka na 20 pipsów, czyli z automatu rynek ten poziom widzi.
jeżeli ja mam taką informację od rynku i ta podaż, no co prawda na razie 20 pipsów, ale jednak się uaktywnia, to jest dla mnie informacja, że poziom jest istotny. Tutaj mamy pierwszą część formacji. W ogóle dajcie mi znać, jak stoicie z układami harmonicznymi, z formacjami. Samodzielnie, spokojnie wychwytujecie? Czy są cały czas problemy? Ja tak podpytuję, dlatego że noszę się z zamiarem, już tam drugi miesiąc w sumie, żeby zrobić taki cykl kilkumiesięczny od podstaw, czyli harmonic trading od podstaw, dla harmonic trading dla pszczaków, można powiedzieć. Taki tytuł kiedyś miała fajna książka, a swoją drogą bardzo merytoryczna. Żeby rozłożyć, wiecie, to w czasie i każdą formację rozłożyć na łopatki. Bo to wiecie, nie jestem w stanie tutaj na jednym czy na dwóch spotkaniach pokazać wam układy wewnętrzne, zewnętrzne. Nie. Ja bym chciał zrobić to w ten sposób, tak jak ja się uczyłem. Czyli miałem korektę, poznawałem korektę prostą, no i rozkładałem ją na łopatki. Aha, korekta się składa z fali AB, z fali BC i z fali CD. No i teraz, jakie zależności są na poszczególnych falach? Pamiętajcie, czy miecie świadomość, że to jest masa roboty, nie? Więc co najmniej 2-3 miesiące byśmy potrzebowali, no i żeby ta ciągłość była zachowana. Ale wydaje mi się, że jest to potrzebne, tak samo z układami harmonicznymi. To, że ja tutaj widzę na oko, że tak pewnie część z was mega się cieszę, że to widzicie, ale pewnie większość cały czas ma problem z dobrym mierzeniem FIBO, nie? No, ja rozmawiam z wami, więc po prostu wiem, gdzie tam te problemy są. Chciałbym jakby pokazać cały czas, że to nie jest takie skomplikowane, tylko trzeba pewne jakby nawyki w sobie wyrobić. Na co liczę? Na test 1.08.12, Piotrek. Tak, 1.08.12, na ten test. No, na to liczę. Aczkolwiek to podbicie było dosyć fajnie. No zobaczcie, jaka piękne objęcie bez mamy. Świeca się zamyka, od razu reakcja, zobaczcie, na ponad 36 pipsów. No, liczę na podwójny szczyt, dokładnie. Aczkolwiek niekoniecznie dzisiaj, jest 19.30, a raczej już kończę na dzisiaj, więc jeżeli jutro na przykład będzie Europa, wejdzie do gry, podbitkę zrobią, będę na pewno obserwował. Jeżeli będzie dobra godzina, czemu tego nie wykorzystać? Czemu tego nie wykorzystać? No, dobra, słuchajcie, godzinka za nami. Ja dziękuję wam za przybycie. 150 osób było gdzieś tam w szczytowym momencie, także fajnie, że frekwencję podtrzymujemy. A jeszcze pytanie do was. Dajcie znać, jak wam się live'y podobają poniedziałkowe. Poniedziałki robimy o 12. Także pamiętajcie, dostajecie informacje na maila, na smartfonie, jeżeli macie zasubskrybowany nasz kanał, także to jest ważne, żeby subskrypcja była. A też wam pokażę, bo też ostatnio było dosyć dużo pytań, co to znaczy zasubskrybować kanał na YouTubie. No już wam pokazuję. Wchodzicie i w ogóle jak znaleźć nasz kanał. Wchodzicie na fiboteamsul.pl. Prawy górny róg, tutaj macie YouTube. Naciskacie YouTube. Nie, pojawia wam się nasz kanał na YouTubie i tutaj wrzucamy wszystkie nagrania, live, nie live, wszystko się tutaj pojawia. I tutaj masz czerwony taki przycisk, nie? Zasubskrybuj. Warunek, musisz być zalogowany na swojej skrzynce mailowej, na Gmailu. To jest wszystko połączone. Także też wam to wyślę, zasubskrybujcie sobie, dlatego że to wszystko się potem dzieje automatycznie, nie? My dajemy transmisję, jakiś coworking, jakiegoś live'a i wy od razu dostajecie powiadomienie, zaproszenie, że coś tam się na tym naszym kanale dzieje, nie? Czyli nie musimy, wiecie, wam ekstra mailingu, nie ma tego ryzyka, że wpadnie do spamu i tak dalej. Tylko od razu informacja się pojawia. Co ważne, zobaczcie, mamy kilka playlist i mamy coś takiego, jak już wam pokażę, tak na samo zakończenie. Trainerzy FTS o rynku, o właśnie, tak się nazywa ta playlista. Ja bym powiedział, że ona jest chyba najbardziej praktyczna w ciągu dnia, dlatego że co najmniej dwie analizy krótkie, konkretne analizy się pojawiają. Na temat ropy, na temat złota, na temat walut, surowce, indeksy, wszystko tutaj macie. Tak jak sobie wejdziecie na nasz traderze w TSO rynku, 2-3 minuty, ale to jest takie, wiecie, konkrety, nie? Nie ma lania wody, bo nie ma na to czasu. A dobra, trochę się nagadałem, jak zawsze. Godzinka za nami, słyszymy się i widzimy się w Łodzi o godzinie 17, a słyszymy się na następnym spotkaniu, oczywiście za tydzień. 18.30, w poniedziałek na live o 12 się widzimy.
No Tyle, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie. A dajcie jeszcze mi znać, live'y wolicie na Facebooku czy na YouTubie? Facebook, czyli tak weźmy konkretnie. YouTube, Facebook, Facebook, YouTube. Równolegle, ale raczej będziemy wszli w jeden kanał. YouTube zwyciężył bardzo dobrze. Mają lepszą przepustowość, mamy i też większą frekwencję i troszeczkę łatwiej. Cała ta logistyka zajmuje mniej czasu. Dobra, dobra. Okej, no to w takim razie mamy zdecydowanego faworyta i zostajemy przy YouTubie. YouTube jest fajny, bo jest otwarty, nie trzeba się logować, odtwarza się cały film, więc nawet chyba jest troszeczkę wygodniej, nie? Dobra, tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ta dywersyfikacja gdzieś tam się nią zainteresowaliście. Macie jakieś pytania? Pamiętajcie, albo mail, albo gdzieś tam na fejsie, czy na YouTubie do nas piszecie, no, czy też dzwonicie. W kontakcie jesteśmy, także trzymajcie się.